Jan Ratajczak, Powiększenie. Dzień dobry Państwu. Dziś w naszym studiu gościmy Jacka Frontczaka, kierownika Falubazu Zielona Góra. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wczoraj porażka ze Stalą Gorzów 40-50. Do tego meczu, do tego wyniku przejdziemy za moment, ale na początek zapytam oczywiście o kontuzję, o upadki. Kamil Adamczewski, Aleksandr Loktajew. Jak wygląda stan zdrowia naszych żużlowców? Zacznę od Kamila, ponieważ miałem okazję z nim rozmawiać mniej więcej godzinę temu. No i tutaj, no bo tutaj było największe jakby zagrożenie, największe ryzyko poważnej kontuzji, bo na początku te informacje, które nawet mieliśmy od lekarzy, którzy jakby Kamilem się zajęli tuż po upadku, no była ta groźba urazu kręgosłupa. Wiadomo, że to zawsze może rodzić jakieś tam konsekwencje neurologiczne, ale to się okazało jednak, że po badaniach w szpitalu wielogodzinnych wczoraj w Gorzowie Kamil w okolicach 23 z minutami udał się już do domu, także w tej chwili jest obolały, jest poobijany, ma stłuczony kręgosłup. Od jutra zaczyna już zabiegi rehabilitacyjne w Lesznie, także ciężko na ten moment wyrokować, jak długo będzie trwała przerwa w startach, bo niewątpliwie ona będzie, ale najważniejsze jest to, że porusza się, funkcjonuje, wygląda na to, że dosłownie w przenośni rozeszło się po kościach. A co jeśli chodzi o Loktajewa, tam mówili o barku, o tym, że wypadł on ze stawu, jak było rzeczywiście? Tak. Pierwotnie tak to mogło wyglądać, natomiast badania w szpitalu w Gorzowie nie wykazały uszkodzenia stawu barkowego i jego zwichnięcia. Natomiast no jest to stłuczony bark. Na pewno doszło do jakiejś tam drobnej destabilizacji stawu i ponaciągania więzadeł. Natomiast na ten moment nie można powiedzieć o jakiejś tej kontuzji, urazie, oprócz tego, o czym powiedziałem, czyli stłuczeniu barku. Czyli na razie wykluczenie go z meczu ze Spartą Wrocław? No, za wcześnie o tym mówić. Dlatego, że tak jak w przypadku Kamila, no jest to dość bolesna kontuzja i właściwa rehabilitacja oczywiście pomoże tutaj w niwelacji tego bólu i stanu zapalnego, który się na pewno tam pojawił dzisiaj, ale myślę, że najbliższe dni dopiero pokażą, jak długo i jak szybko będzie rehabilitowany, jak szybko będzie w stanie wrócić na tor. Patrząc na tą wcześniejszą kontuzję Piotra Protasiewicza, tydzień to chyba za mało, aby po nawet drobnym urazie czy uszkodzeniu barku czy okolic tej obręczy mówić o powrocie na kolejny mecz. Nie chciałbym wyrokować, bo nie wiemy tego w tym momencie, ani w przypadku Kamila, ani w przypadku Aleksa tym bardziej. A kapitan wróci, tak już zapytam od razu, czy jest to możliwe, żeby jechał ze Spartą Wrocław? Czy jeszcze nie? Na ten moment jeszcze się wstrzymajmy z informacją na ten temat i ostatecznymi decyzjami. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, że mimo tego, że Piotr trenował w piątek i rano, i po południu, a po południu był normalny, ostry trening spod taśmy, zresztą kamery portali falubas.com między innymi pokazywały te występy i nawet strona gorzowska zakładała, że Piotr się pojawi na meczu w Gorzowie, natomiast dojrzałość nie dojrze przede wszystkim zawodnika, tak, ale też i jakby klubu w tym zakresie, ażeby nie ryzykować po tak trudnym urazie w zakresie wyleczenia, szczególnie tak trudnym torze, jaki mieliśmy wczoraj w Gorzowie i tej atmosferze, która tam zawsze panuje, no było to zbyt duże ryzyko, a dzisiaj już po fakcie wiemy, że ta decyzja była nie tylko na 100%, ale na 200% prawidłowa. Czyli można powiedzieć, w ogóle zaryzykować takie stwierdzenie, że brak Piotra Protasiewicza kosztował Was wczoraj zwycięstwo, czy nawet utratę tego bonusa, no bo tylko jeden punkcik zaważył na tym. To na pewno. Ja myślę, że wczorajszy mecz pokazał, że gdybyśmy tam pojechali w pewnym zestawieniu, aczkolwiek jak nasi rywale w ten sposób, zresztą Krzysztof Kacprzak ma taką tendencję do tego, żeby dodawać zawsze punkty po meczu. Gdyby nie taśma kogoś tam, to mielibyśmy plus 3 punkty, ten się przewrócił, to plus 2, czyli w zasadzie powinniśmy mieć 7 punktów więcej. A to jest tak nie do końca, ponieważ te wszystkie zdarzenia są wkalkulowane w sport żużlowy, więc zwykle niechętnie używamy takich argumentów.
argumentów, ale to aż się prosi w tym momencie, tak? To jest oczywiste, że na pewno tak, nie wprost chociażby. Można byłoby dodać punkty Piotra, średnią wynikające z tego sezonu, natomiast, bo mecz się też w jakiś sposób układa, tak? Pod względem taktycznym rezerw dodatkowych startów pozostałych zawodników, natomiast posiadanie zawodnika w pełni zdrowego, lidera, kapitana w zespole jest zawsze wartością dodaną, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i tego wprost nie da się wyliczyć, natomiast to powoduje, że jakby zespół jest kompletny. Nie da się zastąpić sprawnego, wysokiej klasy zawodnika rezerwami taktycznymi. Co do tego nie ma wątpliwości, w związku z tym należy domniemać, że ten wynik byłby dużo bardziej korzystny, a 46 punktów byłoby po naszej stronie, myślę, że tak. Mm-hmm. No właśnie, tutaj też sobie rozpisałem trzy filary Stali Gorzów. Kasprzak, Iversen, Zmarzlik, 33 punkty. Trzy pozostałe filary bez Piotra Protasiewicza, jeżeli chodzi o Falubas, to Hampel, Dudek i Łoktajew, tych punktów 32. Różnica tylko jednego punktu. A skąd się wzięła różnica tych pozostałych 10? No to chyba odpowiedź jest prosta, bo to drugie tak jakby zestawienie, Krzysztof Jabłoński, Jonsson plus juniorzy zdobyli tylko tych punktów 8, a w Stali Gorzów Sundström, Świderski, Zagar, Cyfer 17. No, przegraliśmy 10 punktami, w związku z tym ta matematyka tutaj jest absolutnie jednoznaczna. Natomiast wydaje się, że tutaj kluczową sprawą, bo my musimy oddzielić jakby definicję zawodnika lidera od zawodnika kluczowego. Kluczowy zawodnik to jest taki, który w danym momencie w meczu daje handicap stosowania zmian i budowania czegoś, co nazywamy też wartością dodaną w przypadku juniora Stali Gorzów, czyli Bartka Zmarzlika. Bartek Zmarzlik jest kluczowym zawodnikiem Stali Gorzów. Zupełnie inaczej by wyglądała ta sytuacja, gdyby Bartek Zmarzlik jeździł pod numerem seniorskim. To nie wystarczy tak wprost dodać i odjąć te punkty, ale Bartek Zmarzlik właśnie poprzez to, że ma ten status zawodnika rezerwowego, rezerwy zwykłej, no łata te dziury na poziomach numeru tam 10, 12, jeżeli chodzi o gospodarzy, bo zwykle to są ci zawodnicy, wobec których stosuje się jakby rezerwę taktyczną. No, daleko nie wybiegając w przeszłość, no, mieliśmy z Patrykiem Dudkiem, ja to zresztą też podkreślałem, jego kluczowość, jeżeli chodzi o nasz zespół, w sezonie 2013 i wcześniejszych. Bo junior, mówię, przy założeniu, że jest juniorem wysokiej klasy i punktuje dwucyfrowo, no to jest wartość absolutnie poza wszelką dyskusją. I tutaj spodziewaliśmy się, że ten udział Bartka Zmarzlika będzie nie tylko na poziomie punktów, które wygenerował, ale momentów, w których to robi. To jest szalenie ważne. No właśnie, no i tutaj też tak po cichu, ale wywołał pan dyskusję na temat juniorów. Aleks Zgardziński, jeden punkt, zdaje się, w tym meczu. Kamil Adamczewski, no upadek. On jak on chce, bardzo widać to, że jest ambitnym zawodnikiem, ale jakoś w tym sezonie zawsze coś przeszkadza. To upadek, to coś nie pasuje z maszynami. Jak to jest z Kamilem? No bo chyba was też w pewnym momencie już rozczarował. Czy jeszcze macie nadzieję, że on pokaże ząb w tym sezonie? Wiem, co nadzieję cały czas mamy, ale już przed sezonem, bo wiadomo, że nie będziemy jakimiś hegemonami, jeżeli chodzi o pozycje juniorskie w tym sezonie. Aczkolwiek po cichu liczyliśmy na to, że i Adam Strzelec, i Kamil Adamczewski, pamiętajmy, że to nie są juniorzy z roczną licencją, tylko są to chłopcy, szczególnie w przypadku Kamila, którzy jadą już jakby ostatni sezon w gronie juniorów. Adam Strzelec to 20-latek, w związku z tym ten i kolejny sezon jeszcze tylko w charakterze juniora będą mogli startować. I muszę powiedzieć, no, że co tu dużo mówić, no jesteśmy rozczarowani ich postawą, co do tego nie ma wątpliwości. No. Zakładaliśmy, czy to co powiedziałem, zakładaliśmy, że tutaj nie będziemy jakby tutaj strategicznie wykorzystywać pozycji juniorskich, bo ci zawodnicy tego nie gwarantowali, ale spodziewaliśmy się, liczyliśmy na to, że będą te wyniki zdecydowanie lepsze i myślimy, co z tym fantem w tej chwili zrobić, bo jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe, to czyli to wszystko, co jest po stronie klubu w zakresie przygotowania i tak dalej, wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. No wszystko w chłopakach rękach, w rękach chłopaków i jest pomoc permanentna i merytoryczna na treningach tutaj realizowana przez Rafała Dobrowskiego, który stosuje również element treningów indywidualnych w przypadku tych zawodników, korekt w zakresie techniki jazdy, dopasowania motocykla, a mimo wszystko tych wyników nie ma. No to czego brakuje? W
W przypadku Aleksa Zgardzińskiego być może krążą plotki o tym, że on już nie chciałby być dalej żużlowcem. Czy to może mieć wpływ na przykład na to, jakie wyniki osiągnął? Nie mam takiej wiedzy. Natomiast w przypadku Kamila myślę, że umiejętności, no myślę, że się nie obrazi, ale takie są niestety fakty, no nie do końca podejrzają w tym samym kierunku, co ambicja. No bo ilość upadków tego zawodnika jest stosunkowo duża. No chyba większy odsetek wypadków z własnej winy czy spowodowanych swoją ambicją to ma chyba Adrian Miedziński w polskim żużlu, a tam jest to zupełnie inny przypadek. Natomiast nie mamy jednak tutaj na poszczególnych nazwiskach, o których Pan mówił, one różnią się przede wszystkim też kwestią podejścia. I akurat w przypadku Kamila my nie mamy problemu tutaj takiego, żeby zarzucić mu brak ambicji, tak, pracy, chęci i tak dalej. Tu się wszystko absolutnie zgadza. Natomiast dużo, dużo jest przypadków, w których niestety ale ambicja go troszeczkę ponosi. Aczkolwiek upadek wczoraj w Gorzowie zupełnie nie miał z tym nic wspólnego. To sytuacja całkowicie wyścigowa, układ na pierwszym łuku i całe szczęście, że skończyło się tak, jak się skończyło, ale biorąc pod uwagę jakby całokształt startu, widać u niego ewidentnie podstęp w jeździe w stosunku do ubiegłego sezonu, ale myślę, że można od niego oczekiwać zdecydowanie więcej. On sam od siebie oczekuje więcej. Niezły mecz u nas wszak z Gdańskim, aczkolwiek rywal nie wymagający, ale 11 punktów to zawsze 11 punktów. Bardzo dobry mecz w Gdańsku, na bardzo trudnym torze, kiedy i to jest jakby też odpowiedź na pytanie, czym my się różnimy jako Faluba w stosunku do 2013. Tak naprawdę w Gdańsku po raz pierwszy, jedyny w tym sezonie, zastosowaliśmy rezerwę zwykłą. W ubiegłym sezonie było to permanentne, tak? Te rezerwy w postaci Patryka Dudka zwykłe w czasie zawodu były co najmniej dwie. Były dwie w każdym meczu. Ale można było z czego korzystać, tak? No dokładnie. A tutaj no to też ta sytuacja z Gdańska, ja powiem szczerze, musiałem sobie nawet zanotować, bo pewien automatyzm się ona też pojawia, w związku z tym, żeby nie zapomnieć o zgłoszeniu tej zmiany, bo po prostu no, w tym sezonie praktycznie nie robiliśmy. To była jedyna zmiana zwykła i to świadczy o tym, jaki mamy deficyt na pozycjach juniorskich. Jeszcze na zakończenie krótko o torze. Prezes Mora mówi, że wszystko było ok, od piątku nieruszone, tyle, że napadało w niedzielę, tam leciutka kosmetyka i jedziemy. Jak to było? Znaczy, ja staram się unikać jakby komentarzy takich subiektywnych, bo one później też powodują całą masę różnych perturbacji, eskalują pewne relacje i tak dalej. Ale można się skupić na faktach. A fakty są takie, po pierwsze, jak tor wyglądał, to każdy widział. Czy to w telewizji, czy na meczu. Komentarze ze strony nawet kibiców gorzowskiej Stali były jednoznaczne. Ale najważniejsze jest to, co mówią sami zawodnicy Stali Gorzów. Mówiąc o dziurach, mówiąc o odporzającym się torze, o fakty w postaci upadku Cyfera, praktycznie upadku Krzysztofa Kasprzaka, który zrezygnował z dalszej jazdy i innych sytuacjach na pierwszy, na drugi łuku, szczególnie od krawężnika, bo to widać, w jaki sposób motocykle zawodnicy prowadzili, w jaki sposób byli poniewierani przez ten tor. Ja nie chciałbym tutaj naprawdę doszukiwać winy w kimkolwiek, dlatego że są do tego instytucje w sporcie żużlowym, w Enea Ekstralidze, ale myślę, że materiał mają, tak, do pracy i to jest jakby puenta tego całego tematu. My możemy powiedzieć tylko tyle, że na pewno warunki nie sprzyjały ani widowisku, ani bezpiecznej jeździe. Ale kto odpowiada za to, czy to był komisarz, czy organizator, czy deszcz, czy słońce, czy wiatr, nie nam oceniać. Ja uważam, że żużel dzisiaj, szczególnie to, co staramy my się prezentować od kilku lat na zielonogórskim torze, i ta jakby permanentna dyskusja, handicap własnego toru, a wygrywanie spotkań, myślę, że szczególnie w tym sezonie, po pierwszej porażce z Tarnowem, udało nam się zbalansować, tak? Czyli nie dość, że mamy widowisko, to mimo wszystko jakiś tam atut własnego toru. I to jest klucz do sukcesu. Natomiast nie da się go zbudować w taki sposób, jak to wyglądało ostatnio. Na pewno nie była to dobra propaganda żużla, jeżeli chodzi o sport i ten wymiar marketingowy tego sportu w Polsce, bo buduje się go od jakiegoś czasu, ale co jakiś czas są gdzieś tam te wpadki. I wierzę w to, że Ekstraliga będzie potrafiła wyciągnąć wnioski, czy to w stosunku do osób, które odpowiadają z jej ramienia za przygotowanie tego toru, tudzież organizatorów. Tyle, Jacek Frączak. Dziękuję bardzo. Na gorąco
po derbach 84. Czwarty raz, 50 do 40, taki rezultat. Mówi się o Bezkrólewiu w województwie lubuskim, no ale przecież to Falubaz jest mistrzem Polski. Ale to właśnie to chciałem dodać. No właśnie, to tym my możemy chyba to jest postawić. Dobry znak w sumie, tak? Pod kątem przyszłych rozgrywek. Mówię o playoffach. Mhm. To tym stawiamy kropkę na D. Dziękuję panie Jacku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również wam, nasi widzowie. To było powiększenie. Do zobaczenia.